Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, z tej strony Karolek, a dzisiaj gramy w Hello Neighbor 2. Na samym początku serdeczne podziękowania dla Matynia, bo tak mówię, mamy 6 grudnia, premiera za kilka godzin, a ja nie dostałem klucza. Nigdzie na maila steamowego, ani nic z tych rzeczy, a tu się okazało, że Matyniu do mnie sprawdź w koszu albo sprawdź w spamie. I jest, proszę bardzo, znaleziony, także mogę nagrać wcześniej. No to bez zbędnego pierdzielenia, no, oczywiście przechodzimy do Ravensbrook i zobaczymy, co tam się dzieje. A ile łapek masz zostawić, nie mam koła fortuny. Bo wyobraź sobie, że to jest koło fortuny, ono się kręci, 5000, nieważne, lecimy, pierwsza, co pierwsza, druga część Hello Neighbor, zaczynamy, nie mogę się doczekać, nowa gra, let's go. Jak już zostawiłeś łapeczkę, no to idealnie, oczywiście ekran ładowania jest dobrze, where on crops. Call warm out, Raid. Co to za lagi? Dzień dobry, o proszę bardzo, jest furgonetka naszego gościa, który... ja nie pamiętam, jak on się nazywa, ale to gdzieś tam w międzyczasie prawdopodobnie będzie wychodziło. Dobra, jest investigation oczywiście, czyli śledztwo prowadzone. Dzieciaki zaginają, zaginięte, giną, one giną i jest potrzeba picia kawy. Oczywiście, że tak. I rano, i wieczorem on się zastanawia, co ci ludzie robią, gdzie te dzieciaki giną. Jeb, latające krzaki, co to za jagody tam? Oczywiście, że kot, aj. Czyli nie potrafił... Nasza główna postać nie potrafi zebrać dowodów na to. Oho! A propos dowodów! Oho! Oho! Zobacz, co on robi! Co ty z nim robisz? Albo ten dzieciak za dużo widział, drogi sąsiedzie, sąsiadini, sąsiadiński, i od razu do piwnicy. Po co ci łopata? Mam... Odjedź stąd! Jak najszybciej! Ciskaj klucz! Ciskaj. Zielony klucz do samochodu. Taki niestandardowy. On chciał tylko pogadać. On nie chciał zrobić nic... Jednak rozbił mu szybę! Kuźwa. To wszystko nie może wypłynąć na świat zewnętrzny. Wow! Jest i kruk! Panie kruk... Okej, zaczynamy w stodole. Czyli jak troszeczkę w playtestach do Hello Neighbor 2. Ale zobaczmy. Oczywiście... O Jezu, co to za optymalizacja, proszę Państwa. Czy to się tak długo ładuje? Dobra, mamy oczywiście siano. My tutaj się władowaliśmy. Czy tu jest jakiś easter egg? Wydaje mi się, że nie. Dobra, prawdopodobnie brak... O, wszystkie zębatki są. Jak miło. A tu już nie są wszystkie zębatki. To można jakoś... A, tu potrzebujemy łomu. Także będziemy się szybciutko rozglądać. Mamy pierwszy klucz, który prawdopodobnie otwiera to miejsce. Oczywiście, że tak. Mamy jedną zębatkę niebieską. Wsadzamy ją oczywiście w miejsce niebieskiej zębatki. No to chyba nic nadzwyczajnego. Brakuje jeszcze zielonej i czerwonej. Tu jest zielona. Bang, bang. Można czymś rzucić. W sensie w czymś... Na przykład... O, jest łom. O, dzień dobry, panie łomie. Od razu mogę to otworzyć. Mamy kamień, którym możemy rzucić w to. To jakieś... I patrz, i nie trafił. Ty miałeś jedną szansę. Pyk. Dobrze, jest zielona zębatka. Nie, że będziemy robić jakiś speedrun. Powoli będziemy oczywiście odkrywać, o co tu chodzi. I dlaczego sąsiad sąsiadiński i cała reszta... Mogę tu zbić okno? Tu nie ma szyby. Dobra, nieważne. Tego nie możemy jeszcze oczywiście ruszyć. Nie wiem, po co był safe tutaj. Safe nam się robi w prawym dolnym rogu. Tego nie możemy otworzyć. No i co? Idziemy chyba do góry. Czy jest tutaj, panie Karle, w sensie niskorosły, chodziło mi o krasnoludka, oczywiście. Mordo, czy ja mogę cię rozbić w jakiś sposób? Wydaje mi się, że nie. Brakuje mi czerwonej... A, tutaj mamy łom, oczywiście, dobrze, skorzystajmy z niego. Na kontrol możemy kucać, czyli jakby całe sterowanie jest nam przypomniane, przez to możemy przechodzić. Oczywiście idąc na górę, tu coś jest jeszcze, halo? Oczywiście tylko taczka, którą sąsiadini wywozi małe dzieci do lastuje. Tutaj wszystko prawdopodobnie w Hello Neighbor 2 wyjaśni się na tyle, że jeszcze wszystkich polubimy i z wszystkimi będziemy kolegami. Co to kuźwa jest? A, tu mogę wejść wyżej. Dawaj mi czerwoną zębatkę. Kompletnie nie wiem, kto ją ukrył na samej górze tego strychu, w tym barn, czyli w tej... Kuźwa, znać słowo po angielsku, a nie po polsku. To całkiem ciekawe. A, to nie tu. Okej, w stodole. Dobra, i teraz możemy zakręcić. Bang, bang, bang. Mamy łom. No i dzień dobry. Oho, pierwsza cutsceneczka. Dzień dobry, dzień dobry. Łopata w łeb. Oczywiście, że tak. Nie... Nie niż aparatu. On chyba chce to przegadać. Przecież to nie jest cyfrówka. Jak ty chcesz sprawdzić te zdjęcia? Aha, kim pan jest? Dobra, czyli troszeczkę porwani przez sąsiada. Witaj w Ravensbrooks. Przywitali nas, czyli Ravensbrooks, czyli Raven to jest kruk, tak? Dobrze mówię? A Brooks? To nie Halux. O, dzień dobry. Home of Volca... A to coś od tyłu. Volca... Gdzie my jesteśmy w ogóle swoją drogą? O Jezu, ile że... O...
Czy to jest jakaś piwnica? Czy może strych pierdzielonego sąsiada? Kruk nas obserwował. Policja gdzieś przy domu robi jakieś investigation. A, to jest to nasze miejsce, które... A co my tu robimy swoją drogą i dlaczego tu jesteśmy? Jak przecież sąsiad powinien nas porwać? Ty, sam łom, latający łom challenge. Oczywiście, że tak, bo wkalał najpierw... Jakbym rzucił... No nie no, lustra nie da się rozbić. Oczywiście gra zakłada, że 7 lat nieszczęścia, czy ile jest po rozbiciu lustra w sumie. Kurde, nie pamiętam, dobra. Kaptur i skupiamy się. Oczywiście policja prowadząca śledztwo w sprawie zaginionych dzieci, ona już jest na miejscu. To bierzemy ze sobą. Co tu jeszcze możemy ze sobą wziąć? Czy to jest jakiś pierścień? Czy to jest sygnet Wojtka Goli? Czy... Nie, jest, to bierzemy oczywiście też ze sobą. Zawagam, nie rzucaj tym. Nie rzucaj tym, to nam się przyda. Okej, to jest kamera, czyli tak, możemy rozstawić tu kamerę. Drona właściwie. I patrzeć sobie... I sobie polecieć właśnie w tamto miejsce. Chociaż ta policja... O, to będzie gdzieś tam. Możemy robić jakieś tutaj zbliże... What the... Dronie! Poczekaj! Ja cię muszę zgarnąć ze sobą, swoją drogą. Bierzemy go oczywiście ze sobą. Jesteś teraz mi potrzebny tutaj. Łom mamy również, więc łom miejmy przy sobie, czyli tym dronem prawdopodobnie będziemy mogli się dostawać do różnych miejsc. Tu będą simming, wiadomo. Są simming, oczywiście, zaginięte dzieci. Dobrze, co my tu mamy? I nada. Tutaj... Tyle do premiery pozostaje? O co tu chodzi? Mamy 2 dni... I 5,5 godziny do kuźwaczego. No dobra, więcej nic tu nie ma, co możemy wziąć ze sobą w sprawie investigation. A tu jeszcze możemy pójść na samą górę. I na samej górze. Aha, też coś powinno być. Coś tu nam się przyda w dalszym prowadzeniu śledztwa. Mamy kamerę, do której podpiąć się za bardzo do niej nie możemy. Nie wiem. Jest ich więcej, oczywiście. Tu wszystkie, nasza stacja. A jakby zeskoczyć teraz na sam dół. Od razu, jak chcecie się teleportować w Hello Neighbor 2 do miejsca... A, tu jest ten policjant, czyli musimy najpierw tam się władować. Z naszego miejsca to wystarczy po prostu zeskoczyć z górki i powinno być okej. No dobra, mam oczywiście samochód policyjny, do którego wejść nie możemy. Policjant, on tu wyczekuje. Trzeba by było go jakoś ominąć albo zagadać. O, ty się tutaj nie dziw. Dobra, czyli przodem się... Nie dostaniemy. On na razie ma nas gdzieś. My musimy dostać się do domu. Może i zbijając szybę, a może i piwnicą. Na pewno byłoby łatwiej. Piwnica niestety jest zamknięta. Na pewno jest jakaś szansa, żeby dostać się do domu niezauważonym przez policjanta. I moja szansa nadeszła właśnie teraz. Czy są tu jakieś dodatkowe kamery? Wydaje mi się, że nie. Dzień dobry, panie domie. Tutaj to też kojarzę. Tutaj będziemy musieli ustawiać... Co? Zestresowałem się. Jakieś figurki. Na chwilę obecną policjanta nie widzę. Jest toaleta. Okej, mam nadzieję, że do toalety na siku. A to? Przepraszam bardzo. A co to? A co to tak? O. Numer 69. Można puścić wodę do nie wiem po co. Chyba żeby... Kuźwa, jak on tu teraz przyjdzie się wykąpać. Mordo, panie policjancie, w sensie. A, jest szafa jak coś, żeby się schować. Dobra, powoli zwiedźmy sobie cały dom. Szafki możemy otwierać. Tych akurat nie. To widocznie jest niepotrzebne. On gdzieś tam jest. Tu mam jakiś rysunek. O, kolejny fragment. Dobrze, tu chodziło mi o to, że dokładnie w tym domu będą potrzebne figurki, czyli dziewczynki, chłopczyka i oczywiście sąsiad i niego. Ale czy tam ktoś jest przed domem? Czy to był tylko Flaming? O, to mogę łomem sobie rozwalić. O, jest figurka! Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ona ma być na środku? Nie, na pewno nie na środku. Ona była chyba po... Zamknij się. Muszę być bardzo ostrożny. Po lewej stronie. Chłopczyk będzie po środku, a sąsiadini... Czy, a ja mogę jeszcze swoją drogą wejść na przykład na górę? Pana policjanta tutaj nie widzę. I niech tak zostać. O, dzień dobry. Potrzebne są nożyczki, żeby to przeciąć. Nie chcę tego bokiem. Nie, no na bank się da tam wejść. No, muszę być bardzo ostrożny. Cicho, ty nie chrumkaj tam. Piwnicy nie można otworzyć, mam nadzieję, że nie usłyszał tego. Numer 1, oczywiście seria dowodów. Nie wchodź. Nie możesz. Nie możesz wejść, nie słyszałeś niczego. Nie ma takiej możliwości. Potrzebuję nożyczek. Może za tymi drzwiami jest, kole. Czy on dalej jest na zewnątrz? Mam nadzieję, że tak. Mnie nie widział. O, kolejny numerek. Tego nie możemy ustawiać. Potrzebujemy jeszcze 2 figurek, czyli sąsiada. I o, kolejny. Ile tego? O,
Tego nie mogę podnieść, dlaczego? A! 1498. 1498. Chyba nie. 4618. Naprawdę? Tego jeszcze wziąć ze sobą nie mogę. Do tego zaraz wrócimy. O nie, to jest bait. Możesz go wyłączyć? To był błąd. To był pierdzielony błąd. Uciekaj. Nożem na przykład? Bo mamy nóż. Nie mógłbym przeciąć tego nożem? Tu mamy... Tu jest jakiś domek. Policjant chwilowo nie powinieneś się interesować nami. Tylko... Okej... Okay. Można tu wejść? Dzień dobry! Można wyjść jeszcze wyżej? Bardzo... O nie! Jak dostać się do tej drabiny? Może... O tak! To jest to, za co lubimy! Hello, neighbor! Tak! Do komina co prawda wejść nie możemy. Ten komin swoją drogą jest zabudowany. Także jakby jakiś Mikołaj chciał tu wpaść na święta, to tak nie bardzo. Dzień dobry. Co tu? Jeździ jakiś pociąg? O! Nie mam tej... What the fuck is that? Nie no, weź to ze sobą. A, po prostu nie mamy już miejsca w ekwipunku chyba, tak? Jakby... No oczywiście, że tak. Coś muszę zostawić. Nie wiem, czy nie zostawię tu tego... drona i tego. Na chwilę obecną mi się to nie przyda, ale to mi się przyda, żeby wsadzić temu ziomeczkowi... Co to odblokowało, przepraszam? A, wiem! Musi przybrać pozę waleczną. Waleczna poza. Jest. Tarcza. I teraz. No, stary, lepiej się nie da. O, tak! Co to jest? Wajcha! Mamy wajchę. Od razu możemy ją wsadzić tutaj i miejsce też mamy. No dobra. I teraz jakby zatrzymać ten pociąg. Dokąd jedziesz, mordo? A, mogę przekierować chyba, żeby on pojechał tutaj. Nożyczki tu są! A, oczywiście nie mogę ich podnieść ręką. No tak, głupota. I teraz. Alright! Dawaj nożyce! Dawaj nożyce! Teraz będziemy mogli się dostać na górę domu. Jezu, genialnie zrobione. I teraz gościu dalej tam czeka. On wie, że co chodzi. Musimy dostać się tyłem. Czy ja teraz grzecznie, oczywiście grzecznie, będę mógł przeciąć sobie wstęgę strychu. Wstęg, nie strachu. Wstęgę strychu. Jeb jednym obcięciem. Wszystko, no przecież to jest Hello Neighbor właśnie. A na górze. Okej, okay, przesuwamy obraz. Tu dostajemy... Co to... Przepraszam za obserwatorium. Na chwilę obecną jest mi to niepotrzebne. Chyba. Tak mi się wydaje, że jest mi niepotrzebne, a pewnie jest turbo potrzebne. Okej. Dzień. Dobry, czy... Oho, kolejna wajcha, która do czegoś się przyda. A czego my tu potrzebujemy? Na pewno nie zegarków, ty. Oho! Można dopasować ten fragment. Coś muszę wyrzucić znowu. Dobra, na razie wyrzućmy te numerki, żebym ja wiedział, w których miejscach po prostu one są. Kolejny kawałek zdjęcia. A, jeszcze kilku, to tam mi brakuje. A na pewno jest ich więcej. Na bank jest ich więcej. O, dzień dobry. Jakiś joystick. Tu potrzebujemy baterię. Co się dzieje w tym Hello Neighbor? Przestań deptać po chickenach, bo policjant tu przyjdzie. Dawaj nożyczki. Tnij to. Tnij po duchę. A tam mamy kolejny fragment zdjęcia. No tak, to przecież było takie oczy... Oczy... Oczy kuźwawiste. O, tu będę musiał coś położyć. Oho! Dawaj mi coś twardego i mocnego. To może być krzesło. To może być kurczak? O, tu jeszcze mamy łom. Jest łom? Oczywiście, że tak. Pokaż mi, co mamy w środku. Kolejny fragment zdjęcia. Co ja... Co się nie wiesz o mnie? Jeb mnie wyrzucił z domu. Co on robi na górze? Co on kuźwa robi na górze? Muszę go zwabić na dół jakoś. Jest kuźwa. On wszystko wie. Jest źle. Muszę nakręcić budzik i go ominąć. Dawaj. Dawaj budzik.
To się powinno udać. Okej. Czyli tak, ta szafa... To powinno coś stanąć w tym miejscu. Bardzo źle. Bardzo kuźwa źle. Niedobrze. Mam nadzieję, że jego tutaj nie ma. On jest na górze. On jest na górze. I on sprawdza dosłownie. O! 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 Dzień dobry, panie sąsiedzie. Jeśli on jest na górze, a tego się nie da otworzyć łomem. Tutaj? O, chyba to mamy! Chyba to... O, yeah! Brakuje mi tylko jednej figurki teraz. Tylko teraz... O ty chamie. Idź stąd. Dobrze. Teraz moglibyśmy spokojnie pójść na górę. Sąsiad był jako największy. I brakuje nam tylko syneczka. Brakuje nam tylko syneczka. Nic nie... No nie mogłeś o mnie wiedzieć, no chamie! Chyba jest na górze, nie? Albo na dole. O co? Co chodzi? KMK. N... None. No. No. O! Jest, się przestraszyłem! Że nie! Ale że nie... Trzecia figurka! I drugi łom! Ile mam tych łomów? Ej, kuźwa, pogubiłem. Ja wszystko pogubiłem. Nie schodź jeszcze na dół, kolego, dobra? Kuźwa! Miejmy nadzieję, że... Nie no. Już biegał dookoła mnie? Idziesz do góry? Idealnie. Idź do góry. Go upstairs! Idealnie, bo teraz możemy załadować trzecią figurkę. Kuźwa, nie wiem jak to znalazłem. I jak szybciej wpadłem na kod. Chociaż trzy literki to nie jest jakaś tragedia, nie? To tak można powiedzieć, że... Gwoli ścisłości i odrobinie przypadku. Udało się. A po co mi kuźwa ten klucz, powiedz? Teraz ten klucz. Jeden z nich możemy użyć prawdopodobnie tutaj. Jest dobrze, ale niestety pozbyłem się wszystkich klocków. No, nie wie. To jest problem. Dawaj mi wszystkie cztery klocki. Holy shit. Sam se deptaj po tym. On nie wie, co się dzieje. W sensie, tak chyba miało być. Szukaj w innych pomieszczeniach. Jaka walka z typem, on już chciał tu wchodzić. Nie chciał mnie wypuścić, sam se otwierał i zamykał. Ja ci dam o. Popatrz. Nie możesz wiedzieć, że jestem w szafie. W takie miejsca się nie zagląda. Nie, nie, który... Kurde, ale mam przy sobie fragment? Nie mam. Ale głupi, ale głupi. Oj, znaczy ja jestem głupi. A, już na dole był! Jeszcze go ominąłem, ty! Dobra, i teraz tak, te klocki... Wszystkie udało się wcześniej sprawdzić. To było 9, 8, 4, 1. Ja je miałem wcześniej, ale pozwoliłem się ich pozbyć. Z jakiegoś niewłaściwego powodu. Ale jeszcze dodatkowo zauważyłem, że 1, 8 i one mają też określone kolory. Zobaczcie, więc jedynka to będzie czerwony. Niebieskiego nie mam. Było 1, 8, 9 i chyba 4. 1, 9, 4, 8. Jezus Maria. 1,
9, 8, 4. No pewnie, że tak, to jest easy. Tu mamy klucz. Dobrze, że zapamiętałem. On tu jest. I tu zaraz wejdzie. Nie no, podnieś tu. Nie, no nie, nie, nie. Już mam klucz, nawet mnie nie grzej. Poszedł dalej. Nawiedzone drzwi go nie interesują. Okej, okay. Możemy spokojnie otworzyć drugą kłódkę. No brakuje nam jeszcze dwóch. No głupek. Jesteś głupcem. Przynajmniej dla mnie. Tego nie chcę. Numerki mamy zrobione. Czego nam jeszcze brakuje? Zdjęć. Dawaj mi łom. Trzeba go nakręcić jakoś, żeby wydupiał. Ja sobie pójdę do góry. Dobra. No i teraz tak. To jest ciekawe. O. Nożyczek, tu za bardzo nie możemy nic zrobić. A, czekaj, bo tu jest... Okej. Okej. Jezu, żeby tylko mnie nie słyszał. Nożyczki. O, bateria. Dobra, bateria już. Nie wiesz o mnie. Za szafę nie wchodzisz. No debil, poszedł. Jest bardzo dobrze. Daj mi łom. Daj mi łom. Poczekam tu. Kamera? O, fuck. O, fuck. Idź sobie. Zszedł na dół. Jest dobrze. Jest fucking good. Tego już nie możemy otworzyć. Pff, nie, chyba jest niepotrzebne po prostu. Okej, mamy baterię. Więc też nie jest źle. Dajmy baterię tutaj. Ciężko było ją zdobyć. Nawet nie wiedziałem o jej istnieniu. Okej. Co to kuźwa było? O nie. On tu jest. Co to kuźwa było ten samochodzik? O co tu chodzi? Mogę to... Nie. Nie no! Trzeci klucz. Dawaj. Daj mi klucz. Podnieś go. Idź sobie. Idź sobie, mam trzeci klucz. Nic innego mnie nie interesuje. Teraz tylko coś ciężkiego położyć tam i się zwijam. I się kuźwa zwijam, rozumiesz? Chyba tam jest. Dobra. Fuck. Idź sobie. Idź sobie. Jeszcze jeden! Jeszcze jeden klucz! I mamy to! Jeszcze jeden. Spokojna twoja rozczochrana kalesonowa. Daj pomyśleć. Chodził na górę? Tu jest, prawda? Dobra. Coś kuźwa ciężkiego potrzebuje do tamtego pomieszczenia. Czy to ma być jego głowa? Czy to ma być kawałek kartonu? Dajcie mi coś ciężkiego. No nie mam, łom nie działa. Nożyczki to za mało. Nie no, nie, nie mogłeś o mnie wiedzieć, stary, jesteś za głupi, żeby to wiedzieć. Aj! O, nie zestraj się. O. No tylko czegoś ciężkiego potrzebuję. Wychodź, wiem, że tam jesteś. Gdzie tam? Wychodź! Kurde. Się dziad zbugował. A! Ty jaki szybki! Do góry, normalnie. No nie, wiesz, no przecież chłop ma nitro w dupie. Yeah! Kręć ty.
Co to było, nie wiem. Dobra, trochę mam jeszcze czasu, to pomieszczenie. Jeszcze mamy czas. Co my mamy ze sobą? Dupę mam. Kurwa, coś ciężkiego, nie wiem. Karton. Cokolwiek. Jesus. Zdjęć nie ma. Panie, proszę panie. Proszę pa... Nie wiesz, jestem za wysoko. Nic nie możesz z tym... Ale teraz tak. To jest ciężkie. Mogę ci to upuścić na łeb. Albo spierdzielić, no popatrz, skoczyłem mu na łeb. A mam to ze sobą? A ma... Nie mam. Dawaj mi to jeszcze raz, tylko powoli, powoli. Powoli. Już na mnie czeka. Tu jesteś? Ja pierdzielę. Dawaj klucz. Zdjęcie. Zdjęcie mam. Zaraz stąd uciekam. Nie wiesz o mnie. Nie no, już ma. Nie. Wsadzaj to zdjęcie. Czego tu brakuje? Jeszcze kawałków? Nie no, to przecież ja zwariuję. Jest chyba nieźle. Czego mi tu jeszcze brakuje? Jednego fragmentu. A on gdzieś tu musi być. Ja pierdolę, on już czeka. On już wie. Nie widzisz mnie. Jestem baterią. Byłem baterią. Chryste panie, jakbym wiedział, że to zostało w poduszce, to już bym to zrobił godzinę temu. Godzinę temu bym to... Ta gra jest porąbana. Ta gra jest... Czy ja chcę? Oczywiście, że chcę. O, ostatni. Jest ostatni klucz! Boże, jak się cieszę. Dziwny jest ten świat, gdzie od tylu lat siedzi na dworze policjant. I dziwne jest to, że ta piwnica, ona skrywa mroczne sekrety. Jest dobrze. Jezus Maria! Nie zadawajcie mi pytań, ile to kuźwa trwało. Kto tu napierdziela w Chińczyka? Godzina nie wiadomo która, nie wiadomo jaka i nie wiadomo na co. Co? Coś z muzeum? Ukradzione klucze? Skradzione klucze? Key stolen? No ja tego klucza kuźwa... A, jest tu. Okej, czyli mogę sobie wyjść normalnie na zewnątrz. Tu raczej nic mi już nie groźne. Raczej nikt tutaj dostać się nie może. No i co? Tędy to ja mogę w ogóle stąd wyjść, wiadomo. A tędy stąd przedem. Czy ja mogę jeszcze... Policjancie! On by raczej mógł za mną pójść, tak? To by było turbo głupie, jakbym się do niego cofał, jak już mogę po prostu przejść dalej. Otwieraj kluczem. Dzień dobry, jesteśmy na zewnątrz. Pomijam przerwing, czego nie będę pomijał. Okej, okay. Papierowe samoloty challenge. Dzień dobry. Czyli teoretycznie przed domem mogliśmy zobaczyć właśnie rysunki sąsiada z dziećmi i samoloty. Okej, okay. Mogę to zamknąć. Och, jak bardzo się cieszę. Och, nawet nie macie pojęcia, gdzie kuźwa teraz, ty? Czyli my teoretycznie musimy udać się do muzeum. To jest jakaś mapa? Czy ja teraz naprawdę będę tracił 6 lat na szukanie muzeum? Tam coś podświetlonego, idźmy w stronę pączka. Właściwie precelka, przepraszam, oczywiście jest to precelek, są i kruki. O, przepraszam, a tu do państwa, do domu, jakbym chciał? Można? Na herbatę, czy? No, oczywiście, że nie można. Ale przynajmniej w środku fajnie to wygląda. Dobra, jest pączek. I... Tam jest nasza siedziba. Muzeum! Którędy? Te... Że tu? Takimi ciemnymi, czarnymi schodami? To nie wróży niczego dobrego. To? Nie wróży? To jest muzeum. Mhm. I 100 kilo kruków. Jak zał, tak zał. Są mi samoloty, więc chyba jesteśmy... Dobrze. Dzień dobry. Klucza to ja nie mam. Mogę spróbować nożyczkami, na przykład, wiesz, MacGyver. I te sprawy. O, dzień dobry. O. Lornetki też nie mam. Tam można by było coś teoretycznie skraść. Mamy łopatę. O, takie flashbacki z Wietnamu ma trochę, jak mu sąsiad sprawdzał aparat na początku. Panie... No nie, no... Shovel night. Cicha noc. Łopatowa noc, przepraszam. Jesus.
Wiecie, że to trwało godzinę, zanim ja dotrwałem do tego momentu? Ten Hello Neighbor jest kuźwa turbo ciężki. Jest naprawdę ciężki. Halo? O, jest latara. O, teraz będziemy mieli jakiś event nocny. Okej. O! To chyba kruk! Albo jakiś twój wróg. Nigdy nie wiesz. Popatrz, chce się dostać. Łapie za klamkę sąsiad spod wyra. Czyli jednak nie mamy nocnego eventu. A kurde szkoda. A kurde szkoda. Okej. Co dalej? Powiem wam, że kuźwa nie wiem. Na dzisiaj starczy. Przepiękne widoki w Hello Neighbor 2. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, zostawcie dużo łapek, bo ta gra kosztuje naprawdę dużo czasu. Nie chodzi o pieniądze. Żeby przejść ten rozdział, spędziłem na tym ponad godzinę. I łatwo nie było, bo gra się turbo buguje. Także zostaw łapeczkę w górę, jeżeli chcesz tego więcej na kanale. Mam nadzieję, że czekałeś i do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Pójdziemy o kroczek dalej. Zobaczymy, co będzie można robić dalej. Trzymajcie się, wszystkiego, pięć. Dobra, pu!